W zdjęciu na Instagramie, w tym dopisku masz: Fagata nie powinna być osobą popularną. Co przez to rozumiesz? No uważam po prostu, że nie przekazuje takich wartościowych treści. Raczej głównie ludzie kojarzą ją. Ale przestajmy też mówić, że influencerzy muszą przekazywać wartościowe treści. Influencerzy mają prawo przekazywać jakie treści również. Przestańmy robić takie niewolnictwo internetowe. Owszem, zgadzam się z tym, że Fagata jest generalnie osobą, która bardzo lubi swoim zachowaniem i swoją obecnością, jak najbardziej. Niemniej, jeżeli szukasz wartościowych twórców, to nie idź do Fejmu. Jaką wartość niosą w większości przynajmniej zawodnicy Fejm, poza tą rozrywkową? Żadną, bo rozrywka może być wartością samą w sobie. Streamerzy też nie niosą ze sobą żadnej wartości. Moje streamy nie mają żadnej wartości, na przykład merytorycznej. To, że powiem jakąś ciekawostkę, że teraz nie wiem, o perfumach, o zegarkach, czy wypowiem się w jakiejś kwestii, to nie znaczy, że to ma jakąkolwiek wartość. O kant możesz to rozbić kolega i powie coś podobnego. Wartością jest rozrywka sama w sobie. Jak będzie Ksajo grał w LoL'a, to też u niego wartością jest tylko rozrywka. I starczy. Poza tym z drugiej strony ta laska, bo ja specjalnie zrobiłem sobie research jej TikToka, to jej TikTok w dużej mierze też polega na tym, że no zresztą przyjrzyjmy się temu wspólnie, może będzie łatwiej. Tu są firmy wszystkie, że jestem w Fejmie. Mega wartościowe, ale girl, jedyny ból, na jaki zasługujesz, to ten podczas podnoszenia dużych ciężarów, żeby twoja dupa stała się większa. Kiedy przez 2 miesiące nie widzieliście życia poza pracą, żeby jedyny raz w te lato pojechać razem na wakacje, z których musicie wracać do Polski po 2 dniach? Rodzice pewnie dumni, że nagrałaś taką piosenkę i co pokazujesz, tyle ciała, co? Przestańmy o tych wartościowych kontentach. Prawie żaden content w internecie nie jest wartościowy i wartości nie szuka się na YouTubie. Albo są do tego przeznaczone kanały, typu kanały historyczne, kanały edukacyjne. Nie musi wszystko nieść za sobą jakiejś wartości merytorycznej czy naukowej, no.